No, mieliśmy nadzieję, że dzisiaj jeszcze nie pożegnamy się z ćwierćfinałami, z fazą play-off. Niestety rywal z Będzina był zespołem zdecydowanie lepszym. No i po raz trzeci udowodnił wyższość nad nami. Awansował zasłużenie do półfinału ligi. No tak, zdecydowanie. Myślałem, że uda nam się trochę bardziej powalczyć na własnym parkiecie, ale starczyło nam siły na jednego seta i to wszystko wróciło na takie same tory, jak to było w Będzinie. I no, niestety trzeba uznać wyższość rywa i myślę, że zasłużenie A jeśli chodzi o twoją dyspozycję, to powiem szczerze, że dzisiaj troszkę przeżyliśmy mimo wszystko małe rozczarowanie. Nie mogłeś akurat się strzelić, nie mogłeś skończyć ataków. Zmieniany byłeś przez Damiana Wierzbickiego, próbowałeś złapać rytm wracając na parkiet, no ale to nie był dzisiaj twój mecz. A szkoda, bo naprawdę nasi przyjmujący dzisiaj grali bardzo ofensywnie i starali się robić wszystko, żeby no i wychodziło i to przede wszystkim, żeby wygrać ten mecz. No niestety zabrakło trochę mojej pomocy, nawet powiedział, że bardzo, bo dużo nie wniosłem dzisiaj do tego spotkania. Ale no to jest sport i każdemu zdarzają się takie mecze. No, szkoda, że po prostu zakończyliśmy już ten sezon, no ale no, trzeba teraz myśleć spokojnie o jakimś roztrenowaniu i dalej wziąć się do roboty i szykować się na następny sezon. Kibice wykazali bardzo duże poparcie dla twojej osoby, wybrali cię do dziesiątki najlepszych sportowców w styczniu tygodnika Ostrąskiego, zajęłeś 4. miejsce. No i z pewnością zadają sobie w tym momencie jedno pytanie. Czy zobaczą Łukasza Owczarza w przyszłym sezonie na parkiecie w hali imienia Marka Gołasia? Myślę, że na takiej odpowiedzi jest zdecydowanie za wcześnie. Co być to będzie, zobaczymy za jakieś 2-3 miesiące. Na razie nikt z nikim żadnych rozmów jeszcze nie podejmował. Tak jak powiedziałem, to na pewno to jest jeszcze za wcześnie, bo wiele klubów jeszcze gra i to będzie się rozstrzygać za 2-3 miesiące. Kibicom chciałbym bardzo podziękować za te głosy oddane na mnie, bo było to bardzo miłe wyróżnienie dla mnie, to 4. miejsce i bardzo się z tego cieszę. Także mówię, bardzo też im dziękuję za doping i za to, że przychodzili tak liczne grony na nasze mecze, choć te wyniki nie zawsze były może jakieś rewelacyjne, ale na pewno no, nie może nam nikt zarzucić tego, że nie chcieliśmy i się nie staraliśmy. Po prostu uważam, że mieliśmy jakąś taką niemoc w sezonie. Jeszcze trochę kontuzji. Wypadł nam naprawdę bardzo, bardzo ważny człowiek z naszej układanki. I no mówię, na pewno jego obecność zmieniłaby, myślę, dużo w naszym graniu. Ale niestety tak nie jest i no, przegraliśmy, mamy 8. miejsce, ważne, że utrzymaliśmy się i choć graliśmy naprawdę nie najlepiej, to utrzymaliśmy ligę, także myślę, że można się cieszyć, ale no, na pewno nie ma powodów do jakiejś wielkiej radości. Dziękuję bardzo i będę czekał na twoją decyzję, tak samo jak kibice. Dziękuję.